jest. To chyba to. Zobaczmy. Nie otworzysz pan tak. Trzeba na hakiel. Zaklęcie. Ale nie, najpierw trzeba. No, najpierw trzeba otworzyć, potem zaklęcie. Expecto ludum. Kraina grzybów! Dobre. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. To jak się pamiętasz, jak z Ciri tam było, nie? To się biłeś w tej iluzji z tym gościem. To nie była iluzja. Regis? Regis? Kraina tysiąca baśni. Niesamowite. Zobaczmy, dokąd prowadzi ta droga. No, kraina grzybków. O, Rafał, jaki mi się, jaka sztuka mi się trafiła. Ej, ja wiedziałem, że to będzie kraina grzybów. Iluzja. Ale tak potężna, że nie sposób jej rozczarować. Czekaj, musimy... O. Nie można go zabić. Co to jest? Wolf... Czekaj. Wolperi Finger. To jest pewnie jakaś postać z baśni. Nie zabijesz tego. Oni są ale nie, bo mi się ten... No i nie masz już tych pytań. No i chur. Nie zabijesz tego. Zabiję. Ej, zabiłeś to. Żeby tu znaleźć. A co ty chciałeś? No jakiś może ci by się z tego wziął, nie? Tak, jasne. Zwykły król. Jak się nazywa, panie? Jesteś w świecie baśni. Jest jakiś Reksio, jaś Małgosia. O, co to było? Przy tym potworze. Olewasz potwory? Kurwa. To potwory oleją ciebie, ha, nie no. I teraz nie wiem. Ej, i tak ci jest po teraz w sumie. O, 58. 52 level! Chatka. Baby Jagi. No. Zamknę. Tak. Zostaw mój piec, złotko, bo się pogniewamy. To sama go otwórz. A to kto? Zbłąkany podróżnik? Nie powinno cię tu być, kochaniutki. Stary, jesteś blady, chudy, ale nic się nie bój. Dodam trochę przypraw i zrobię z ciebie smakowity kozek. Będziemy walczyć z babą Jagą. Yeah! Zawsze chciałem walczyć z babą Jagą. Jana. No tylko cię złapię. To cię wyczocha. Złapię. Baba Jaga jest, to jest ten. Prawa autorskie, nie? Nie, no panie, no coś tam. Musi załatwić tego arku spora. Zabij go. O cholera. No śmiejesz się, kurde. A wyglądasz jak bańka. Możesz pęknąć tą bańkę jakoś? No czekaj, właśnie tak myślę. Nie. Żeby tak walnąć jej z kuszy. No to zwalnij. No kurde. A weź Ardem lepiej, będzie łatwiej. Ardem? Mówisz? No. Kurde, jak ją załatwię? Kurde, no wszystko jest trudne w tej grze, ale no już z babą Jagą to już bym się nie spodziewał. Kurde, gdzie ona jest? Kurde. Ale to jakoś ją trzeba.
Czekaj, ja już, a ja mam pomysł. Poczekaj, czekaj. Widzisz. Uuu, ale żeś zrobił. Ona ma tą rózgę samobijkę? Chyba tak, ona mnie rozwaliła. I teraz pomyśl, jak to brzmi. Wiedźmin fajna gra i myślę, że najtrudniejszym bossem w tej grze była Baba Jaga. Na wszyscy. Jest! Dobra, dobra. Marku, ją szybko. Tylko uważaj na samobijkę. O, i uważaj na ten kurde ten. Na wywar z kanabinu, nie? Co oni tu ćpają, kurde? Kurde. Ej, no ej! Ej! No rusz się! Kurde. Ona cię... No, jeszcze raz będzie chciał. Ale widzicie, jak duże zdrowie jej odjąłeś? Stary! Tak, tylko żeby ja nie wiem, co ona teraz... Ło! Co to jest? Z pantera? Tak. Pantera z glutów. Ale fajny boss w sumie. Nie spodziewałbym się, że Baba Jaga może być tego fajnym bossem w Wiedźmie. No! Bo musi załadować, stary. Co za? Teraz już załadował. Iwan! Jest! I dobij ją, kurka rurka. No tak to... Jeszcze samobijkę musi... No, z miotłem się bić, kurde. A, bo to miotła była. No, a myślałem, że to rurka sam. No to jednak nie z tej bajki. Słuchaj, ja... Skąd wzięłaś broń? Księciu z bajki nie był już potrzebny. A, jest! Książę z bajki? A to krasnoludki. Piotruś pan? Tak? Dziękuję. Gdyby nie wyupiekłaby mnie. Sienna? To ty? Kapelatiaś. No, inaczej jaś. Przyszłaś się pobawić? Nie, chcę tylko twoich fasolek. Jaś fasolek? No, nie, co ja gadam? No, jaś fasolek. Nie. Ty, ale jaś i Małgosia, o. No tak, no. Ale masz fasolek. No. Co tu chodzi? Jaś już wie o co. Więc szybciutko powie mi, co się stało z jego fasolkami. Prawda? Sienna, ja... Wybacz, ale... Ale ja ich nie mam. Oj, coś kręcisz. Może się jednak pobawimy jak kiedyś, co? Na przykład w liska koło drogi. Nie ma rączki, nie ma nogi. Ale ja mówię prawdę! Przysięgam! Naprawdę przysięgam! Anarietta kazała je pochować w różnych miejscach, żebyś nie mogła stąd wyjść. W jakich miejscach? Nie ma pojęcia, ale... Już wiem! Józio! Ten od wilków! On będzie wiedział! On zawsze wtyka nos w nie swojej sprawy! Oby tak było, Jasiu. Bo jak nie, to cię znajdę i jeszcze sobie porozmawiamy, rozumiesz? A teraz zmykaj. No dobra, a ty co tu właściwie robisz? Poszukują utraconego dzieciństwa. Poszukuję utraconego dzieciństwa. Wiesz, zabrali mnie do Kermoren, jak byłem małym chłopcem, a tam już nie było. No jak myślisz, po co tu mogłem przyjść? Chodzi o Detlafa. Próbuję zmusić Annę Henriettę, żeby cię wypuściła. Poszczuł potwory na Beauclair. Cały on. No? Ale nie fatygowałeś się tu, żeby zdać mi relację z najnowszych wydarzeń, prawda? Więc przejdź do rzeczy. Czy to nie oczywiste? Proponuję sojusz. Obojgu nam zależy, żebyś się stąd wydostała. Tobie, bo chcesz wrócić na wolność. Mnie, bo kiedy spotkasz się z Detlafem, skończy się rzeź w mieście. Najpierw mnie demaskujesz. Ląduję przez ciebie w więzieniu. A teraz przychodzisz po prośbie? Proszę. Jakie życie płata figle. Normalnie powiedziałabym ci, żebyś się pieprzył, ale z tego, co mówisz, giną przypadkowi ludzie. To nie była część planu. Detlaf miał zabić tylko tych, którzy zawinili.
nikogo. Ale czemu zawinić właściwie? No bo ją na wygnanie udali. Niech będzie wiedźmin. Aha. Przyjmuję twoją propozycję. No może. Dobra. W tej części to bez seksu. No. Kurde. A dziwne. To wytłumaczysz mi w końcu, o co chodzi z tymi fasolkami? Mhm, pewnie. Tylko uzbrój się w cierpliwość. Z tej krainy są dwa wyjścia. Moja ukochana siostrzyczka jeden z nich zablokowała. A od drugiego, który jest tam, w chmurach, postanowiła mnie odciąć, ukrywając fasolki. Nadal nie rozumiem, jak... Powoli. Ten chłopiec to był Jaś od Jasia i magicznej fasoli. Kojarzysz? Wspiął się po gigantycznej łodydze do skrytego w obłokach zamku Olbrzyma. Aha, i my zrobimy to samo, jak tylko ustalimy, gdzie Anarietta pochowała te pieprzone fasolki. W sumie są trzy. Czerwona, niebieska i żółta. Aha, a z jednej to nie wyrośnie? Nie, bo musi być dokładnie tak jak w bajce, jasne? No, to chodźmy poszukać Józia. Może faktycznie będzie umiał nam pomóc. Ty przodem. Józio zwykle kręcił się na polanie u pomocy. Może coś wezmę z tej babi. Na prawo od domku wiedźmy. To jest archespor. Nie babi. Zielony mutagen wezmę. Baba Jaga była gdzieś tam po lewej. Tutaj. O, glify, weź. Piernik! Piernikowy ludzik, kurde, piernik, ciasto. On w trakcie gry się obudzi, kurde. I będzie gadał. Ciasto!